Podwójny sukces Polaków. Kadra Sousy pokazała moc Andora, Polska 1-4 WL. Emeś, biało-czerwoni, cel już osiągnęli. Reprezentacja Polski ograła Andorę 4-1 i jest już pewna gry w barażach. Wynik spotkania otworzył Robert Lewandowski, a potem dla naszej kadry strzelali Kamil Jóźwiak i Arkadiusz Milik i znów lewy. W pierwszej połowie do bramki Wojciecha Szczęsnego trafili gospodarze. Kiedy stadion przypomina osiedlowe boisko wciśnięte między blokami, najlepszy zawodnik rywali występuje w czwartej lidze hiszpańskiej, a od 21. sekundy meczu przeciwnik gra w osłabieniu, to wydaje się, że nic złego się w takim spotkaniu wydarzyć nie może. Paulo Sousa przez kilkadziesiąt minut mógł tak sądzić, bo gospodarze przez większą część pierwszej połowy dostosowali swój poziom do otoczenia biało-czerwoni, biegali między nimi, jakby ósmoklasiści grali z drużyną z pierwszej klasy. A że w tej ósmej klasie był zawodnik, który już wkrótce może odebrać złotą piłkę, to po pięciu minutach było już 1-0. Robert Lewandowski po trzech meczach w kadrze bez gola szybko w piątkowy wieczór tę pasję zakończył, wykorzystał podanie Kamila Jóźwiaka i z bliska pokonał Ikera Alvareza, to również on strzelił w drugiej połowie na 4-1. W 11. minucie było już 2-0, tym razem to już zasługa tego, który napastnikowi Bayernu przy pierwszym trafieniu dogrywał. Sprawa załatwiona? Wynikowo tak, jednak pojawiły się w tym spotkaniu małe komplikacje. Pierwszy, Mateusz Klich szybko dostał żółtą kartkę za uderzenie łokciem Marca Pujola. Dołączył w ten sposób do licznego grona piłkarzy, których może zabraknąć w barażach. Drugie napomnienie oznacza jeden mecz pauzy, w marcu strata tak ważnego zawodnika może być bardzo bolesna. Przed tym spotkaniem aż 7 polskich piłkarzy miało po jednym kartoniku na koncie, więc idealnym scenariuszem było otrzymać ten drugi właśnie w piątek, najlepiej przy rozstrzygniętym już wyniku. Jak się to robi, pokazał Grzegorz Krychowiak, który zawzięcie pracował na to, aby sędzia go napomniał, w końcu w drugiej połowie mu się to udało. W poniedziałek ma wolne, ale co najważniejsze, na baraże będzie gotowy. Co z tą obroną? Drugi problem po dwóch spotkaniach bez straconego gola. Polacy znów dali się pokonać. Szczęsny musiał w tych eliminacjach wyciągać piłkę z siatki po trafieniach piłkarzy z dwóch najsłabszych drużyn, i San Marino, i Andory. 60-krotny reprezentant Polski Jacek Zieliński nie chciał przed tym spotkaniem oceniać, czy defensywa naszej kadry już się ustabilizowała, powtarzał, że październikowe mecz nie były miarodajnymi testami, San Marino i Albania to rywale zbyt słabi, by stawiać takie wnioski. W piątek okazało się, że miał rację, znów nasza obrona okazała się nieszczelna. Na usprawiedliwienie, obrona mocno przymeblowana, po raz pierwszy trójkę stoperów tworzyli Bartosz Bereszyński, Kamil Glik i Maciej Rybus. Po pierwszym kwadransie wydawało się, że piłkarze Sousy zorganizują sobie strzelecki popis, jednak w dalszej części pod bramką rywala momentami zaskakiwali nieskutecznością. Na szczęście nie zawsze piękną akcją popisał się wracający po pięciu miesiącach do kadry Arkadiusz Milik, który z wielkim smutkiem opuszczał ją przed Euro 2020 z powodu kontuzji. Sousa zdecydował, że da mu szansę już w pierwszym spotkaniu, mimo że pod jego nieobecność na miano partnera w ataku Lewandowskiego zapracował Karol Świderski. Napastnik Olympique Marsylia wrócił do zdrowia w październiku, wystąpił od tej pory w 9 spotkaniach klubowych, w których zdobył 2 bramki i 1 z rzutu karnego, i zebrał przez ten czas zdecydowanie więcej gorzkich słów niż pochwał. Mocno szwankowała u niego skuteczność, tym ważniejsze jest trafienie 3-2-1, które zaliczył w Andorze. Debiut Casha. Powrót Milka do reprezentacji był jednak w cieniu Mattiego Casha, którego Sousa nie wypuścił jednak w pierwszym składzie. Wiadomo, że z takim rywalem jak Andora piłkarz Aston Villa by sobie poradził, jednak Portugalczyk wpuszczając go dopiero z ławki pokazał pozostałym, że nie przybył do jego drużyny na specjalnych prawach. Również ono miejsce w pierwszej jedenastce musi powalczyć. A po spotkaniu z Andorą widać, że to wcale nie będzie dla niego taka łatwa walka. Bo choć pokazał się z dobrej strony, to z jeszcze lepszej zaprezentował się Jóźwiak, który na pojawieniu się Casha miał stracić najwięcej. Podjął rękawice, bramka i asysta są tego najlepszym dowodem. Polacy wykonali zadanie,
Mają pewne miejsce w barażach. Teraz czeka ich druga część listopadowej misji. Najważniejszym w poniedziałek będzie, by uniknąć żółtych kartek. A jak pokazał przypadek Klicha, wcale to nie musi być takie proste.